Witam Państwa. Poprzednio pokazywałem, jak można otrzymać hydroksysolę, czy tam hydroksosolę oraz ich właściwości na przykładzie siarczanu hydroksymiedzi, a dziś pokażę próbę trogmera na hydroksyloaminy. A chcę to pokazać celowo, dlatego że żeby przy okazji pokazać reakcję metali z kwasem azotowym. Proszę Państwa, hydroksyloamina NH2OH jest aminą nieorganiczną i jest przy okazji związkiem, który łatwo się utlenia i ulega próbie Trommera. Podobnie jak aldehydy, czyli daje ceglasty osad. Tu mamy taką wczorajszą probówkę z ładnym ceglastym osadem, aczkolwiek warto wziąć pod uwagę, że ten ceglasty osad nie zawsze jest taki ładny ceglasty. Tu mamy na przykład taką, no troszeczkę widać, że odcień wyszedł inny. No, hydroksyloamina jest dosyć silnym reduktorem. Mam tu przygotowaną zlewkę z wodą destylowaną. Dodamy do niej sobie troszkę kwasu, prawie że stężonego. I tak nie za dużo. No, to jest koło mililitra, to damy może jeszcze jedno. Dobra. Dlatego, że kwas powinien być niespecjalnie stężony, żeby miał mniejszą siłę utleniania, bo jeżeli będzie silnym utleniaczem, to się tak szybko nie będzie tak dobrze redukował do niższych stopni, tylko się będzie redukował do tlenków azotu. A o to nam akurat nie chodzi. Wychłodzimy go sobie troszkę, bo teraz się jeszcze pogrzeje, więc dolejemy trochę ciepłego azotu. I pozwolimy mu sobie wystygnąć. A w międzyczasie pokażemy reakcję próbę Trommera na hydroksyloaminy. Jest wiadome, że jeżeli do roztworu wodorotlenku sodu dodamy trochę siarczanu miedzi, to strąci nam się wodorotlenek miedzi, który jest zwany w podręcznikach tym galaretowatym osadem. Galaretowaty to on jest tylko na początku, jak w tym nie wstrząsać, ale potem już nie. No i wrzucimy tutaj tu jest siarczan hydroksyloaminy. Mamy tutaj środowisko zasadowe, więc amina ulegnie wyparciu z soli i będzie mogła ulegać reakcji Trommera. No to zobaczmy. O, wrzuciłem. Nawet nie trzeba grzać w tym przypadku, bo to bardzo szybko samo zachodzi. Jeszcze może wrzucimy Z2. Możemy to jeszcze wstawić na łaźnię gorącą. I zaraz powinniśmy otrzymać ceglasty kolor. O, widać na ściankach. Już widać, że się pojawił. Na dole też się zaczyna pojawiać. No to jeszcze na chwilkę. I ostatecznie uzyskamy sobie taki kolorek ceglasty, jak na przykład tutaj jest, tu wyszedł taki dosyć ciemny, tu wyszedł troszkę jaśniejszy. Ten kolor czasami wychodzi wręcz żółty, dlatego że tlenek miedzi 1 to jest taki trochę kameleon, można nawet spotkać kolor różowy albo taki żywoczerwony. O, proszę bardzo, bardzo ładnie, efekt pozytywny próby Trommera. Proszę Państwa, jeżeli do kwasu azotowego, który jeszcze może troszeczkę wychłodzę, no, będzie dobrze wychłodzony, jak będzie widać kryształki lodu. Tu mamy wczoraj nastawioną taką właśnie reakcję cynku z kwasem solnym. Wrzuciłem tu trochę pyłu cynkowego do takiego właśnie mocno rozcieńczonego, wychłodzonego kwasu i kilka godzin się to mieszało właśnie na takim mieszadełku magnetycznym. Proszę zobaczyć, że jeżeli znowu damy troszkę, otrzymamy sobie troszkę tego wodorotlenku miedzi w zasadowym środowisku, może jeszcze troszkę dodam, to taki roztwór znad osadu, o proszę popatrzeć, też się robi zielone, a jak ustawimy na łaźni, no to się zrobi pewno pomarańczowe. Oczywiście zależy, jakie ilości dodamy, dlatego że weźmy pod uwagę, że tu był mocno rozcieńczony kwas, więc to stężenie nie jest duże. Ale generalnie reakcja Trommera daje wynik pozytywny. Proszę Państwa, kwas azotowy może się zredukować w reakcji z metalami do dwutlenku azotu, tlenku azotu, azotu
pierwiastkowego, czyli N2, hydroksyloaminy i amoniaku, czyli de facto do soli amonowych oraz soli hydroksyloaminy. Myślę, że to już można uznać, że wynik jest pozytywny. Widać tutaj ceglaste naleciałości w tym osadzie, więc wynik jak najbardziej jest pozytywny. Proszę popatrzeć, no kwas jest dosyć zimny. Proszę popatrzeć, jeżeli ja tutaj wsypię trochę cynku. Cynk taki sobie szary proszek. To nie widać jakiegoś gwałtownego wydzielania się gazu. Pojedyncze pęcherzyki zaczynają się wydzielać, ale to nie jest intensywna reakcja. Dlatego, że ten kwas redukuje się nie tyle do tlenków, ale też ma czas, jest zimny, więc działa sobie wolniej. Ma czas po prostu zredukować się niżej niż te tlenki azotu. Gdybyśmy teraz dodali trochę tego kwasu więcej, to od razu by nam zaczęły tutaj się wydzielać intensywnie tlenki azotu. To ma znaczenie, dlatego że tlenki azotu są utleniaczami. Hydroksyloamina, jako że jest na niższym stopniu utlenienia, może zostać też przez nie utleniona, no i byśmy jej wtedy nie otrzymali. Ale przy rozcieńczonym kwasie to jest jak najbardziej możliwe. Proszę Państwa, a mówię o tym celowo, dlatego że czasami się pojawiają takie argumenty, że z kwasu azotowego metale wypierają wodór. Proszę Państwa, nie wypierają wodoru. Kwas azotowy jest kwasem utleniającym i po prostu się redukuje na niższe stopnie od tlenków azotu aż do amoniaku, włącznie zależnie od temperatury i od stężenia. Im bardziej rozcieńczony i zimniejszy, tym bardziej się może zredukować. Tak więc tutaj mamy szary osad, jasno szary, dlatego że tlenek cynk również się częściowo do tlenku cynku utlenił, dlatego ten osad jest sporo jaśniejszy niż tutaj i wizualnie jest go więcej, chociaż tak naprawdę jest go tam niewiele. Natomiast proszę to raz na zawsze zapamiętać, że kwas azotowy nie wydziela wodoru. Żadne ZN plus 2HNO3 daje nam ZNNO3 dwa razy wzięte plus H2. Nie ma czegoś takiego. Taka sama reakcja jak dla miedzi. Inne metale, gdybyśmy użyli odpowiednio zimnego i rozcieńczonego kwasu, również by nam dały pozytywny efekt próby Trommera. Dziękuję ślicznie za uwagę. Pozdrawiam.